Siemanko, z tej strony Arek Husator, tym razem już z naszego sklepu, ponieważ bardzo szybko trzeba było się rozładować i działać. Wczoraj na torze Łódź Strike Academy pokazywałem, jak dbać o kaski na samym torowaniu, a teraz pokażę Wam, jak zadbać o kaski po powrocie, bo tak jak ja teraz wyciągnąłem, była ulewa, no te kaski też przy dużym upale przyjmują na siebie bardzo dużo potu, więc śmierdzą. Więc ja już od zewnątrz ten kaski wyczyściłem, tak jak zresztą znacie i widzieliście, to preparaty do czyszczenia, preparat do polerowania, więc zewnątrz mam gotowe. No i teraz działamy od wewnątrz i pokażę, jak my to robimy i jakie urządzenie używamy do tego, żeby to zdezynfekować lampą ultrafioletową. Ja już kask, tak jak mówiłem, wyczyściłem z zewnątrz, teraz czas od wewnątrz. Ja tutaj mam dosyć wilgotną, bo on od razu wylądował do torby, bo trzeba było szybko się opakować. No i on jest wilgotny, śmierdzący, pomimo że używałem jony srebra, ale naprawdę potu było bardzo dużo. No i teraz sam preparat taki zwykły z Omotula do wnętrza kasku zapobiegawczo nie wystarczy. Musimy potraktować to bardzo dobrym preparatem. Firma S100 ma piankę do kasków, do wnętrza, bo my takich wyściółek nie pierzemy, bo szkoda materiału. Więc co, zaraz go zaaplikujemy i zobaczycie, jak to wygląda. I co, wstrząsniemy i lecimy. To jest taka pianka, zobaczcie. Ja ją pozostawię tak naprawdę na 10 minutek. Ona ma takie właściwości wyciągające brud. Wchodzi bardzo mocno w strukturę. Można powiedzieć, że pierzemy bez pralki naszą wyściółkę. Bardzo fajny preparat. Ja praktycznie całą wyściółeczkę, akurat w Hajoceku lubię jeździć, więc lubimy o niego dbać. I zaraz zobaczycie, jak ta pianka będzie wyglądała, jak ona mniej więcej przestanie już pienić się i penetrować cały ten brud. Więc my już mamy tutaj, jeszcze w tym miejscu akurat. Ok, no i co? I teraz pozostawiamy to. Jak widzimy, już z tej strony wychodzą takie brudy i będziemy wycierać. I tutaj możecie zobaczyć, pianka po jakimś czasie ona po prostu wietrzeje, ten brud po prostu wyszedł na zewnątrz. No i teraz poprzez papier będziemy ściągać cały ten brud. No i potem zostaje kolejny etap, czyli wkładanie do tego urządzenia, to jest dezynfekcja UV-C. Zaraz Wam to wszystko pokażę. No i już przed samą jazdą zostaje nam tylko jony srebra. Więc tutaj już jest drugi kask, czyli dwa moje kaski torowe, a trzeba o nie dbać. I bierzemy czysty papier ręcznikowy i ściągamy cały ten brud, zobaczymy, czy coś zebrało. To co, zobaczycie? No tutaj brawo Wy, mam nadzieję, że Wy po jednym dniu czyścicie, bo nie wiem, jakby to wyglądało po 4-5 track dayach, to ta ścierka by była cała czarna, więc naprawdę polecam stosować takie czyszczenie preparatem S100. I słuchajcie, ja mam kask praktycznie wyczyszczony, wyprany, bardzo czysty, pachnący. No Wy nie macie takiego urządzenia, którego zaraz Wam pokażę, więc ten kask musiałby być oddany w zacienione, przewiewne miejsce, otworzyć szybkę, tak żeby się też nie kurzyło. A my po prostu sobie wsadzamy na kilka razy po 20 sekund takie dezynfekowanie, wygrzewanie takiego kasku w beczce. Więc to na pewno pomoże. Taką usługę oczywiście mamy. Jednorazowe takie czyszczenie, bardzo dokładne pranie, 40 zł z dezynfekowaniem kilkukrotnym. Więc jak będziecie w pobliżu, podajcie do salonu Husator, bądź możecie kask albo ilość kasków wysłać do nas z jakiejś grupy motocyklowej i my te kaski oczywiście poczyścimy, podezynfekujemy, żebyście mieli przed sezonem, po sezonie kaski przygotowane do jazdy. Wrzucamy go do beczki. I mamy naszą beczkę, zobaczcie, otwieramy ją sobie, żebyście ją zobaczyli, że ją wcześniej pokazywaliśmy. W środku oczywiście jest bardzo szczelna, wyłożona takim srebrem. Jest stojak, jest lampa UV, jest to oczywiście Red Clean, rozproszona lampa UV-C. Wkładamy kask, bardzo delikatnie, żeby nie porysować, choć tak już jest porysowany od gleb. No i Superman ląduje do
beczki i mamy, zobaczcie, solarium dla kasków. Ja to powtórzę 2-3-4-krotnie, tak żeby to naprawdę wysuszyło, wypaliło, zdezynfekowało i my to akurat dajemy na wieszak, żeby to sobie spokojnie wentylowało i czekało na kolejne torowanie. Jak Wam się podoba Superman w naszej beczce?